Pierwszy raz zebrali się również radni powiatu suwalskiego. 15-osobowa rada w nowej kadencji składa się z 9 radnych zrzeszonych w Klubie Prawa i Sprawiedliwości. Pozostała szóstka, wśród której jest również szereg działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, tym razem pod szyldem Klubu Mieszkańcy Suwalszczyzny Razem. W tej właśnie grupie między innymi Szczepan Ołdakowski, wieloletni starosta powiatu ziemskiego w Suwałkach oraz Tadeusz Hołko, również wieloletni wójt gminy Suwałki. Sesję rozpoczął radny senior. Najstarszym okazał się były starosta Szczepan Ołdakowski. Po odśpiewaniu hymnu, odebraniu zaświadczeń o wyborze oraz ślubowaniu, pierwszą decyzją nowej rady powiatu był wybór przewodniczącego. Zanim jednak radny senior doszedł do głosu, by rozpocząć procedurę wyboru, do radnych PiS z propozycją zwrócił się Tadeusz Hołko. Szanowni radni, ja chciałbym pogratulować PiS-owi za wygranie tych wyborów. Uważam, tak trzeba, ale mam też taką propozycję, żebyśmy się wspólnie zastanowili i porozmawiali. Wy macie 3/5 głosów, my mamy 2/2. I uważam, żeby było to uczciwie i rozsądnie, że od was będzie przewodniczący i wiceprzewodniczący, a jeden od nas, jako mamy też te 2/5, jeden wiceprzewodniczący, żeby był. Tak samo, jeżeli chodzi o zarząd. Też nie mamy nic przeciwko temu, żeby od was był starosta, wicestarosta, a od nas powiedzmy członek zarządu. Byłoby to tak, myślę, że nie potrzebujemy tu się sprzeczać. Nie musimy brać przykładu z wiejskiej. Jesteśmy tu małą społecznością, którą cechować powinien zdrowy rozsądek w tym wszystkim, co robimy. Przecież wszak robimy wszystko dla dobra publicznego. Nie sobie. Odpowiedzią klubu PiS było zgłoszenie kandydatury Marka Dziadkowskiego na przewodniczącego rady. Kontrkandydatem radnego debiutanta wskazanym przez 6-osobowy klub mieszkańców Suwalszczyzny Razem był były wójt gminy Suwałki Tadeusz Hołko. Sprawne głosowanie, kilkunastominutowa przerwa na pracę komisji skrutacyjnej i werdykt. Oddano kart ważnych 15, nieważnych 0. Ważne oddane głosy otrzymali Tadeusz Hołko za 6 głosów, przeciw 9 głosów, wstrzymujących się 0. Marek Dziadkowski za 9 głosów, przeciw 6 głosów, wstrzymujących się 0. Bezwzględną większość głosów otrzymał radny Marek Dziadkowski. W związku z czym wybrany został na stanowisko przewodniczącego Rady Powiatu w Suwałkach. Do tej decyzji radnych niemal natychmiast dość emocjonalnie odniósł się radny Szczepan Ołdakowski. Chcę powiedzieć, że przez 3 kadencje bardzo dobrze współpracowaliśmy. Właśnie mniej więcej w takim gronie. Z tego składu rady 12 jest nas po raz kolejny. I w tych 3 kadencjach, proszę Państwa, była taka sytuacja, że kandydaci czy radni, którzy ze mną reprezentowali powiat, mieli zawsze tę możliwość kilku wariantów tworzenia władz w powiatu. W każdej kadencji, i w 3, i w 4, i w ostatniej. Zawsze wyciągaliśmy rękę do współpracy, bo uznawałem, że właśnie tak powinno być, że tutaj nie ma miejsca na żadną wielką politykę, a na dobrą współpracę dla dobra mieszkańców powiatu. I uważałem, że tak będziemy dalej współpracowali. No niestety, muszę z ogromnym żalem i z przykrością stwierdzić, że PiS ma inne standardy i inne zasady. Jest nam przykro, ale przyjmujemy to do wiadomości. Gratuluję przewodniczącemu nowo wybranemu. Ponieważ Państwo przyjęli taką zasadę twardą, że chcecie sami odpowiadać za powiat, za to, co się będzie w nim działo, w związku z tym w imieniu radnych wybranych z Komitetu Wyborczego Mieszkańcy Suwalszczyzny Razem, oświadczamy, że nie będziemy brali udziału w dalszych głosowaniach dotyczących wyboru władz powiatów, będziemy wstrzymywali się od głosu.
i jak powiedzieli, tak uczynili. W efekcie wiceprzewodniczącym Rady Powiatu zostali Rafał Konrad Bukowski i Zbigniew Kleszczewski, obaj z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Kolejne ważne stanowisko to starosta powiatu suwalskiego. Ważne oddane głosy otrzymał Witold Kowalewski. Za 9 głosów, przeciw 0, wstrzymujących się 6 głosów. Bezwzględną większość głosów otrzymał radny Witold Kowalewski. W związku z czym wybrany został na stanowisko starosty suwalskiego. Oczywiście współpraca będzie na pewno. Znamy się od iluś tam lat. 4 kadencje, niektórymi nawet więcej. 5 kadencja, także ta współpraca na pewno będzie. Najważniejsze rzeczy dla powiatu suwalskiego na najbliższy rok. Zgoda. Zgoda i zgoda. Wicestarostą powiatu suwalskiego został Artur Łuniewski, a członkiem zarządu rada ustanowiła Andrzeja Chlebusa. Kolejna sesja powiatowych radnych została zapowiedziana na 13 grudnia.